mieszkaniu. Dreszczowiec, 5 bramek, no ale bez punktów zostajecie. Zawiedzeni jesteśmy na pewno. No szkoda tych 3 bramek straconych w dosyć łatwy sposób. Po straszliwych błędach, no i była drastyczna gonitwa, no ale nie udało się niestety. No, nie wiem, no, możemy się tłumaczyć, że zmęczeniem chyba nie, no bo pokazaliśmy, że walczyliśmy do końca i jednak te siły gdzieś tam były, więc nie wiem, no, z czego to wynika, naprawdę. No. Ciężko powiedzieć. Jaki był plan na ten mecz? Bo wy zaczęliście atakować, mieliście świetne szanse na początku, a potem wszystko siadło. No plan był na pewno wygrać, no, szybko strzelić bramkę. Jak pani słusznie zauważyła, zaatakowaliśmy, stworzyliśmy sobie kilka sytuacji. Brakowało tego wykończenia tej przysłowiowej kropki nad i. Niestety zostaliśmy pokarani 2 razy z kontry. W sumie pierwsze 2 bramki z kontry i ze stałego fragmentu. Także. Ale 3. bramka to już w ogóle była. Już osłoniliśmy kuriozum, tak czy inaczej, no nie powinna ta bramka też paść. No i szkoda. Jelenia przyczekała, aż się wyżyjecie? Po prostu czyhała? Nie wiem, czy czyhała, no. Wiedzieli chyba, co gramy, ale my też wiedzieliśmy, w czym są groźni, że te, faktycznie te ich kontry mogą nam zaszkodzić. No i pokazali, że są skuteczni w tym elemencie i niestety nie byliśmy w stanie przeciwstawić się temu. No ale końcówka należała do was. No na pewno końcówka należała do nas, ale mało to pocieszające, skoro nie byliśmy w stanie do końca. A zmęczenie, ten czwartkowy mecz nie dawał się wam silnik na głowę? Nie, tak jak powiedziałem wcześniej, no. Na początku ruszyliśmy, dostaliśmy te 2 bramki, ale później rzuciliśmy się do ataku. Wpadła nieszczęśliwa 3, no ale nadal się nie poddaliśmy i jeszcze walczyliśmy, także te siły były, więc tak jak mówię, no szkoda tych indywidualnych błędów, no bo na brak się chyba nie było co narzekać. Jak warunki dzisiaj, jak wam się grało, odczuwaliście, bo są temperatura straszna? No ale chyba nie było widać tak specjalnie, że jest jakoś dramatycznie, że się źle czujemy, bo myślę, że zagraliśmy nieźle, no tak jak mówię, nie wystrzeliśmy się tych 100 błędów. A brak Sebastiana Mili w pierwszej połowie był dla was odczuwalny? Czy gorzej wam się grało? No na pewno, no Sebastian jest naszym jednak mózgiem drużyny i brakowało przede wszystkim utrzymania w pierwszej fazie gry przy piłce z przodu i rozrzucania tych piłek na boki, gdzie stwarzamy te sytuacje. No i brakowało troszeczkę tego, faktycznie takiego ostatniego podania, wykończenia, no a w drugiej połowie nas pokazał, że jednak jest potrzebny zespołowi i wniósł dużo do zespołu i nasza gra się zdecydowanie odmieniła. Czwartek, mecz Ligi Europejskiej, nie siądzie trochę morale, bo ten remis niefortunny Podgorice, dzisiaj też porażka, nie idzie to w dobrym kierunku. No nie idzie, no ale tak jak mówię, no nie gramy źle, gramy bardzo dobrze, a te bramki co tracimy, no musimy to przeanalizować i po prostu poprawić, nie wiem, może ustawienie, może no, wystrzec się tych błędów prostych tak naprawdę, no bo gramy w ciekawą, dobrą piłkę, ale